Cześć, witam cię tutaj, Lingowy Dziadzia. Szybki strzał, słuchaj. Dzisiaj pierwszy dzień sierpnia. U mnie ta pianka już była. Kleenexa. Neutral Active Foam. Fantastyczna pianka. I teraz tak, to jest moja ulubiona piana. Ja jej cały czas używam. Na okrągło. Do mycia wstępnego, do mycia opon właśnie 1 do 10, tak jak ja to robię. Rewelacja. Ale to jest moja trzecia bańka. I trzecia przyszła trochę inna. Inny zapach, piana jakby ciemniejsza i teraz tak, jeżeli chodzi o tą pianę, jest mistrzem, naprawdę. W ogóle samo to, jak ona rozpuszcza odchody, much, owadów, much, naprawdę. To i to zauważyłem na aucie żony, na białym, fenomenalna piana, fenomenalnie bezpieczna, nawet jak ci przyschnie. Tak naprawdę ja już nic innego nie używam, tylko to. Teraz za tę zapłaciłem 64 zł. Z wysyłką, już, za 5 litrów, śmieszne pieniądze. I teraz tak, zapach, tu mamy taki, kurczę, ciekawy, taki świeży, a tu mamy, słuchaj, wiśnia, landrynka, słodki. Także różnica jest i teraz kwestia tego, chcę zrobić szybki strzał, na ile te piany się różnią, kurczę, bo trochę mnie to, że tak powiem, drażni. Najpierw sprawdzę pH. Jestem ciekawy, co mi pokaże. A później będę chciał... No 7, no. Inaczej się nie da. No dobrze, a ten drugi? Ten drugi to jest taki dzikus trochę. On tak wskazuje, jakby chciał, a nie mógł. I on jest do skalibrowania. I tu mamy 8, no. Tak jak widzisz, tu 7, tu 8, no. Ale z, o, zjeżdża, 7, 9, 7, 8, no, będzie miało 7 na pewno, czyli pH jest niby to samo. Teraz momencik, muszę sobie to wyjąć i wypłukać przede wszystkim, żeby mi nie przyschło. Raz i dwa, okej. Okay. Będę chciał zarzucić 50 ml, ale to będę musiał pójść po miareczkę, bo widzę, że tutaj nic nie widzę. 50 jest gdzie, wytarła się ta 50. Dobra, to odkładam. I teraz tak, ciekawy jestem, bo konsystencja, widzę, jest ta sama. Ta przyjemniej może nawet pachnie. Tak. Kurczę, no, różnią się, na pewno się różnią. Dobra, idę po miarkę. Na Facebooku jakiś czas temu wrzucałem film z pianką, że jest fantastyczna, fantastyczna gęstość, to co mnie interesuje. Zobaczymy, jak będzie przy tej. O, i z baniaka się ciężko leje. I robimy tak, 50 ml. To jest 1 do 20 na litr wody. I tak chcemy zaaplikować i zobaczymy, czy będzie ta sama gęstość, czy będzie się tak samo zachowywać. Z czystym sumieniem polecam tę pianę, naprawdę. Ja innej już nie używam. Pomimo, że wiadomo, są piany, które są lepsze, ale tak naprawdę nie jest to jakaś przepaść, jeżeli chodzi o działanie pian neutralnych, a tu jest naprawdę dobrze, jakość domywania. Do usuwania, a szczególnie latem właśnie, o to mi chodzi. Oprysk też chyba z tej piany, z tego co pamiętam, będzie na kanale. No dobrze. Teraz, żeby to jeszcze jakoś normalnie przelać. O, jak to wiadomo, dziadzia. Jest, idzie. No zapach jest słodki, mega słodki. Czy przyjemniejszy? Kurde, ciężko mi powiedzieć. No jest inaczej, tak... Kurde. Jaka landryna, nie wiem, czy nie wolę tego starego zapachu. No on jest taki świeży, taki kurcze, taki, nie wiem, czy powiedzieć korzenny, ale tu jest słodko na maksa. Chyba jednak wolę tamten zapach. No szkoda, szkoda, to było tu. To było tu i lejemy dalej. Jeszcze ją sprawdzę oczywiście. Następny film będzie, sprawdzę ją, jak się flądra, mucha, owad, nie wiem co tam, jak się flądra zachowuje na oponach,
Bo ja opony, jak wiadomo, myję pianą neutralną, właśnie tą, Kleenexem, żeby nie zdejmowały dressingów. Tu siedzi dressing firmy, której no wszyscy chwalą, że ma produkty ach i och i... No właśnie, nie powiem. No dobra, jedziemy, zobaczmy. Barwa, no to już widzę, że przy tym rozcieńczeniu, jak przy tamtej, jest jaśniejsza. Jakby była mniej skoncentrowana. Zobaczmy. Myjka włączona, dobra. Co jest? Lecimy. Nie, no ta sama konsystencja. No może troszeczkę bardziej płynna, ale to są, wiesz, to jest tak, kurczę. Dobrze jest, dobrze jest. Chociaż nie jest dobrze. Tu się robi taka kaszkowata. No i dupa, że tak powiem. To mi się nie podoba. Dobra, to robimy teraz inaczej. Wylewam tę pianę. Ona mi jakąś przypomina, którąś, nie pamiętam, miałem taką wiśniową. Kurde, chyba żałuję, że kupiłem tą piątkę. Znaczy żałuję. Chciałem starego Kleenexa. A tu widzę, że tu już dupa. Wylewam. Zaraz wleję. Zobacz, co się robi. Kasza i spływa. To nie jest ta sama piana. To już widzę nawet, że to nie jest ta sama. Co miałem wiśniowego? Czyli przelewka, ale z czego? Tamto też pewnie była przelewka, ale też nie wiem z czego. Kurde, ale ból. Piątka piany utopiona. Dobra, idę po pojemnik i spróbuję ta sama akcja ze starą pianą. Ok. Czyścimy pojemniczek. A co tu takiego czarnego? Co to? Co to jest? Ale nie schodzi, dobra. Ile tu mamy? Jeszcze trochę. Na pół literka chcę. Jest pół literka. Pstryk. Stary Kleenexik. Lejemy 25 ml. Tu mamy 20, czyli połowa. Dobra. Ciach. Płuczemy. Szybko zjechała. Żenada, muszę to szybko spłukać. Ale się wkurzyłem. Trochę lipa, co? Pamiętasz? Na Facebooku też wrzucałem produkt Quick Detailer, który usiadł niesamowicie, jeszcze siedzi. A kilometrów zrobione jest trochę. No dobra, wlewam teraz, zobacz. Od razu widać, że jest trochę ciemniejsza. Pomimo, że to samo dawkowanie. Opis jest ten sam piany. Dobra. Ta sama pianownica, ta sama myjka. Nie, ten produkt wcześniejszy, ten, który kupowałem wcześniej, zdecydowanie fajniej pachnie, bardziej intensywnie, bardziej tak rześko. Tamten jest jakiś słodki, wiśnia, landryna, nie wiem. Przekombinowane i zobaczmy,
jakość piany. Tego szukam. Właśnie tego szukam. Zobacz, niby to samo. Nie no, podobnie. O kurde. Ha, to może na tym Quick Detailerze się tak zachowuje. Poczekaj. Bo tu było, wiesz, mokre auto, to też inaczej. Taka konsystencja nas właśnie interesuje. To lubię. Pięknie. Zobaczmy z tamtej strony. No tak to jest jak się. Nie, no inaczej siedzi, zobacz. Całkiem inaczej siedzi. Chociaż też się robi kaszka. Tu inaczej, widzisz? Inaczej, troszeczkę inaczej się zachowuje. Ale bardzo podobnie. Trochę mi lepiej. Ojej. Trochę mi lepiej. Och, zapach, no fajniejszy jednak. Kurczę, ta pierwsza wersja przyjemniejsza. No szkoda, szkoda. Nic. Następną wrzutę zrobię taką szybką, kurczę, z myciem opon. Jak się zachowuje 1 do 10. Nie, bardzo podobnie. Ale moim zdaniem ta trochę inaczej zjeżdża. Tak, nie robi się taka kaszka, chociaż tutaj widać, że robi się, nie? Podobnie się odrywa. No nic, będę musiał jeszcze obbadać temat, ale z tego co widzę, to jest bardzo podobnie, więc zmieniony zapach i kolor. Kurczę, mam nadzieję, że to będzie to samo. No zobaczymy, czas pokaże. Hej!